Jak wyglądają w ogóle przygotowania z instruktorem od spraw intymności na planie i tak dalej. I próba polega na tym, no to dotknij go tutaj, czy ty się czujesz z tym komfortowo. Ja uważam, że ta forma takiego dotykania, no nie wiem, dla mnie ona jest abstrakcją i sama w sobie no niesie duży dyskomfort. Ja podchodzę do tego bardzo technicznie, więc rozmawiamy jakby technicznie z reżyserem, jakby co chcesz uzyskać, jaki chcesz mieć efekt, jakby co będziesz pokazywał, jak będziesz to kręcił. Jeżeli nie pokazujesz dołu, no to w tej namiętności nie musisz używać ręki, nie wiem, macając partnerki, tylko wiesz, że kadr jest tutaj, więc całą uwagę skupiasz na dawanie emocji tego, co chce reżyser w tym konkretnym kadrze, a nie tym, co się dzieje jakby pod spodem, nie? No to jest takie wyznaczenie granic, które bezpieczne wyznaczenie granic, w którym jedna i druga osoba czuje się komfortowo.